Fryzjerzy, piekarze, mechanicy samochodowi. Młodzi ludzie będą kształcić się pod okiem rzemieślników, co oznacza, że szkoły zawodowe znów zyskują na popularności. Ponad 70 uczniów z Rudy Śląskiej ślubowało dziś uroczyście podczas pasowania na ucznia w rzemiośle. Najwięcej z nich w przyszłości zostanie cukiernikami i fryzjerami. Był okres boomu, potem był okres zastoju, gdzie ilość spadała nawet poniżej 50 uczniów, w granicach 40. Był jeden wyskok 3 lata temu, gdzie były te podwójne roczniki. Roczniki po podstawówce i po gimnazjum. Wtedy żeśmy mieli ponad 120 uczniów. No ale to jest ten rocznik, który w tym roku już zakończył naukę zawodu i zdał egzaminy czeladnicze. No a teraz to wróciło do takiego średniego poziomu. Jak mówię, w granicach 70-80 uczniów od paru lat. Młodzi adepci będą poznawać tajniki 14 zawodów i zdobywać praktyczną wiedzę w zakładach zrzeszonych w cechu rzemiosł i przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej. Poza popularnym fryzjerstwem przez 3 lata edukacji zwieńczonej egzaminem przygotują się do pracy na przykład ślusarza, kominiarza czy coraz bardziej niszowego już stolarza. Stolarz, taki jak ja lub taki, którego ja kształcę, robi tylko na zamówienie mebel, co jeden to inny. Musimy więc od początku cały ten proces zrobić i robi go właśnie mistrz z czeladnikiem lub czeladnik z uczniem. W związku z tym on od samego początku bierze udział w tym procesie. On musi być przy projektowaniu, on musi być przy wykonawstwie i on jest przy montażu, gdzie dla fabryk takie rzeczy nie istnieją, tam jest wszystko, jest rozdział. Kształcenie zawodowe wraca do łask, ale bardzo powoli. Dziś w województwie śląskim taką drogę wybrało około 65 tysięcy młodych ludzi. Największym problemem w rzemiośle, a szczególnie w firmach rodzinnych, to jest sukcesja. To jest największy problem. Do drugiego pokolenia przychodzi około 30% firm, do trzeciego pokolenia 5-7%. I to jest duży problem, jeśli chodzi o nakłanianie młodego człowieka, żeby przejął tę firmę. Jak dodaje profesor, młode pokolenie to szansa dla kontynuacji pewnych tradycji i kultywowania pięknych zawodów.